Dzień dobry. Przeżywam wielki kryzys. Najwłaściwie to w ogóle nie powinienem nakręcać tego filmiku, ale chcę się przekonać, czy jeszcze mogę normalnie rozmawiać, normalnie wypowiadać słowa, normalnie oddychać. Właściwie zastanawiam się, skąd ten kryzys. Bo wpadłem w wielką depresję i tak się zastanawiam, czy to z powodu 71. rocznicy powstania warszawskiego? No chyba nie, ale chyba jednak z powodu lat. Bo właśnie po raz kolejny, tylko już dokładniej z całym, że tak powiem, przekonaniem stwierdziłem, ile mam lat. To mi się chyba pierwszy raz w życiu udało z taką pewnością, że już wiem na pewno, ile mam lat i mogę to szybko liczyć i łatwo. Urodziłem się w 1963 roku, tylko tyle, że jesienią, więc w związku z tym rocznicę urodzin obchodziłem w roku 1964. I jeżeli w 1964 przechodziłem pierwszą rocznicę urodzin, no to 50. rocznicę urodzin przechodziłem w roku 2014. Nie mówiąc już o moim życiu płodowym przez 9 miesięcy w 1963 roku. W 2014 skończyłem 50 lat, więc w związku z tym w 2015, czyli w tym, w obecnym, jesienią, skończę 51 lat. I myślę, że to jest niepodważalne, mimo że 2015 minus 63 to jest 52. Szkodzi. W każdym razie ja dzisiaj, no ciągle jeszcze trwam w roku, 51 roku swojego życia. No i tak myślę, że to z tego powodu i z powodu jesieni, z powodu tego sierpnia, który się zaczyna, no i pewnie z podobnego powodu wybuchło powstanie warszawskie, z powodu takich właśnie przełomów, no wiosny na jesień, taki letni przełom. To jest tak, że siedziałem sobie wczoraj wieczorem. Wczoraj? Nie wczoraj. Wczoraj, a może i wczoraj. Wczoraj wieczorem. Było chłodno, było mglisto, mżył deszczyk, padał, latarnie zaczynały świecić. Miałem krótki rękawek, tak jak teraz. Siedziałem przy otwartym oknie i bardzo lubię taką pogodę, bardzo dobrze się w niej czuję. Zawsze było tak, że lubiłem się snuć po mrocznym mieście wieczornym, po deszczu, wśród latarni, samotnie. Tak delektowałem się wtedy tą swoją samotnością i tym, że z nikim nie muszę rozmawiać, że nikogo przy sobie nie mam, że mogę się myśleć oraz cieszyć się istnieniem. Właśnie tak siedząc wczoraj przy oknie, no doświadczałem takich wspomnień, które powodowały, że czułem się dobrze, mimo że tak naprawdę, no to te wspomnienia podnosiły mój nastrój, bo tak naprawdę nie czułem się dobrze. Nie czułem się dobrze i było mi smutno, byłem sam i nie było mi z tym dobrze, że byłem sam. W tym momencie, kiedy tam siedziałem, w wózek zupełnie już traci energię w bateriach, więc w związku z tym wyłączam go wtedy, kiedy siedzę, ale no, przychodziły do mnie wiadomości o subskrypcji YouTube'owych,
że Max Kolonko nadesłał jakiś filmikowy, że Karol Paciorek też nakręcił jakiś film. Więc w związku z tym co kilka minut, czy co kilkanaście minut miałem powiadomienie. Mnie odrywało od tego okna, więc w związku z tym musiałem włączać wózek, jechać do telefonu, odbierać. Nie musiałem, ale musiałem się przekonać, co to tak naprawdę jest za wiadomość. Bo nie wiedziałem przecież po samym dźwięku, jaka to wiadomość przychodzi od kogo. Więc jeździłem nad tym wózkiem, który już się prawie wyładowywał, do telefonu, przekonywałem się, co to za wiadomość przyszła i wracałem z powrotem pod okno. I znowu, jak gdyby nie włączałem telewizora, nie zapalałem światła, cieszyłem się wieczorem. Potem obejrzałem taki film Stare Lwy w 2000 lat, w którym też siedziało dwóch ludzi i też stwierdzili, że delektują się, co oni tu robią po nocy, delektują się chłodem, czy rozkoszują się chłodem, no bo przez cały dzień gorąco w tych rejonach, w których mieszkają, więc w związku z tym wieczór przynosi taki cudowny okres właśnie chłodu. Chłód jest w tym okresie roku przyjemną rzeczą. Potem jest tak zimno już, że już nie jest tak przyjemnie, bo nadchodzi zima, jesień i trzeba się zamykać, i trzeba okno zamykać. Nie można się cieszyć chłodem. Chłodem, wieczornym chłodem. Wczoraj, mimo tej depresji, mimo tych smutnych stwierdzeń i podsumowań z powodu tego 51 roku życia, który się toczy, że jak gdyby już się zakazuje, że jest to taki przełom, taki szczyt paraboli. Było w górę, uczyłem się, dowiadywałem się i teraz właściwie już jak gdyby mam poczucie, że nadchodzi okres, kiedy należy zacząć oddawać pałeczkę tym, którzy są w tym okresie wzrastania, przekonywania się i dowiadywania się różnych rzeczy i już jak gdyby spauzować, jeżeli chodzi o swoją własną podróż w górę. No nie wiem, bo można jechać po hiperboli w górę, lecieć, tak jak kosmonauci, i nie przestawać do późnej starości. I być może to jest druga trajektoria, którą można wybrać. Wcale nie po paraboli, tylko po hiperboli. Nad tym się muszę zastanowić, bo myślę, że to będzie lepsza droga dla mnie. Może nie bardzo przyjemna, może nie jakaś rozkoszna, ale jednak nie dołująca, czyli nie zmierzająca w kierunku ziemi, czyli w kierunku powrotu do starych błędów, nawyków, starych zachowań. Myślę, że trzeba będzie z każdym dniem postępować w ewolucji swoich poglądów, swojej wiedzy i swoich zachowań. Smutno mi było, że jak to mówił Mickiewicz, tylko on to mówił dużo wcześniej. Młodszy był, jak to pisał, chyba tak mi się wydaje. A może w tym wieku, w którym ja w każdym razie mam poczucie, że w 29 sierpnia przeżyłem bardzo depresyjny wieczór. Smutnych podsumowań. A dzisiaj już jest lepiej. Pogoda jest ładna, zanosi się na kilka ładnych dni, nic złego się nie dzieje, więc w związku z tym mam jakieś poczucie, że mogę lepiej myśleć.
o przyszłości. Natomiast nie mam podstaw do piszenia o lepszej przyszłości. Mam tylko swoje własne nadzieje i jakiś dobry nastrój chwilowy. Być może to jest ten początek takiego właśnie zespołu dwubiegunowego, który tam jednego z fizyków doprowadził do samobójstwa. To są takie okresy, że się człowiek źle czuje i okresy, że się lepiej czuje. No tylko to, że nie czułem się tak bardzo źle i nie czuję się tak bardzo dobrze. W związku z tym być może wszystko się łagodniej toczy, jak gdyby nie będzie tak źle. Tak mam nadzieję. O tym chcę się sam przekonać. Może kiedyś, a nawet opublikuję to, bo w sumie wychodzi z tego optymistyczne spojrzenie w przyszłość. Hiperbola. Mam nadzieję, że do zobaczenia.